Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Dzisiaj pod lupę bierzemy spółkę Next Bike Polska. Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu, opowie o wynikach finansowych, specyfice branży bike sharingu oraz o najbliższych planach. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ale zaczniemy od tego, że jesteśmy w pewnym specyficznym momencie. Jak to możliwe, że jednego dnia macie oficjalne spotkanie zamykające sezon, a następnego otwierające? Wiąże się z momentem, w którym się znajdujemy. Wczoraj dokładnie, a dzisiaj o północy tak naprawdę można powiedzieć, zamknęliśmy oficjalnie taki główną część sezonu 30 listopada. Większość systemów kończy swoje funkcjonowanie. Standardowo w nocy dokonaliśmy ostatniego wypożyczenia, żeby zamknąć ten rok bardzo udaną liczbą 11 milionów wypożyczeń w tym roku w całej Polsce. Natomiast faktycznie jeszcze odbywają się zakończenia sezonów i konferencje. Paradoksalnie zamykając sezon mamy jeszcze takie miłe informacje również o otwarciu kolejnych projektów w Częstochowie, gdzie spółka wygrała ostatni projekt na wdrożenie częstochowskiego roweru miejskiego. Właśnie otwieramy i mamy fazę testów, natomiast takie oficjalne, pełne otwarcie sezonu nastąpi 1 kwietnia 2018 roku. I wtedy na pewno również wrócimy do tematu, a teraz skupmy się na liczbach. Jak konkretnie wyglądają wyniki finansowe za trzeci kwartał? Spółka bardzo ambitnie realizuje plan, który założyła sobie na 2017 rok. Po trzech kwartałach jesteśmy na poziomie 29 milionów przychodów i blisko 11 milionów EBITDA. Jest to zgodne z planem spółki, cały czas spółka podtrzymuje prognozy utrzymane do końca roku. To był bardzo wyjątkowy rok, bardzo dynamiczny. Otworzyliśmy 14 nowych projektów, dołożyliśmy do floty dużo rowerów. Zakończymy ten rok flotą blisko 12 tysięcy rowerów, zwiększając 7700 rowerów na koniec 2016 roku, więc jest to bardzo duży skok. No, jednym z ważniejszych wydarzeń było oczywiście otwarcie ponowne na 4 lata kontraktu w Warszawie, które spółka wygrała, które jest naszym flagowym i takim najważniejszym systemem. Przypomnijmy, że jest to piąty system bike sharingu w Europie, więc jest tutaj część się pochwalić nie tylko w Polsce, ale również w Europie. I to jest rok, który my mamy poza sobą bardzo dużo nowych doświadczeń, które pozwolą nam, wierzymy, przygotować się na 18 rok, w którym wierzymy, że przez wyborczy kalendarz samorządowy będzie powodował jeszcze większą ilość intensywności przetargów i kontraktów, o których już w dużej mierze wiemy, że się wydarzą, a zdajemy sobie sprawę również, że ze względu na ten charakter tego roku pojawią się nowe projekty, które w dość szybkim czasie będziemy starać się wygrać. Jesteście tutaj niekwestionowanym liderem rynku, natomiast jak podchodzicie do tego, że pojawił się nowy, konkurencyjny system bike sharingu w Warszawie? To bardzo ciekawe zdarzenie, które ma swoje jakby źródło inspiracji w Chinach, w całej rewolucji bike sharingu, która się tam znajduje. Należy podkreślić, że to jest to trochę inny model biznesowy. Te firmy działają w trochę innym systemie. Jest to na razie bardzo, moim zdaniem, eksperymentalna forma, bo są to startupy, które są finansowane przez źródła zewnętrzne w formie bardziej masowej i nie zdefiniowanej w taki sposób jak nasza usługa do uzupełnienia transportu. Ostatnio rozgorzała bardzo mocno dyskusja na temat tego modelu biznesowego z uwagi na upadek, na bankructwo trzeciej największej firmy bike sharingowej w Chinach, Blue Gogo. Z prostego powodu ta firma nie była rentowna, zresztą żadna z tych firm nie jest rentowna do tej pory, nawet ci duży gracze OFO czy MOBA, które pojawiają się na rynku. Są to firmy, które po prostu nie dostały kolejnej rundy finansowania. Pojawiła się bardzo duża dyskusja na temat stabilności tego modelu biznesowego, rentowności, czy on w ogóle potrafi być rentowny, bo podkreślę, tak jak mówiłem, żadna z tych firm do tej pory nie zarabia jeszcze, więc jest to bardzo duży eksperyment na bardzo dużą skalę, przy bardzo dużym zaangażowaniu środków. My to obserwujemy. Wracając do jakby konkurencji, która pojawiała się w Warszawie, jest to bardzo ciekawy eksperyment uzupełniający jakby trochę naszą usługę, mamy wrażenie. Rowery są pozostawione poza stacjami, chyba w dość niefortunnym okresie, no bo ten zimowy okres jednak nie pokaże, czy ta usługa się sprawdza. Natomiast będziemy bardzo ciekawie obserwować to. My jesteśmy zdania, że trzeba być bardzo elastycznym. Jeżeli zdarzają się takie sytuacje, gdzie rynek wymaga dostosowania się, zmiany pewnego rodzaju swojego modelu biznesowego, czy nawet działań, to my to robimy. Dobrym przykładem chociażby jest tutaj Częstochowa, przetarg, który wygraliśmy, który ogłoszony był i wymagania przetargu nie były zbliżone do naszej infrastruktury technologicznej, natomiast spółka jest na tyle już kreatywna i elastyczna, że potrafiliśmy dostosować cały swój sprzęt do wymagań miasta. To wymagało dość dużego wysiłku i zaangażowania technicznego działu i projektowego, można powiedzieć nawet, ale spółka sobie z tym poradziła, a w tej chwili trwa dokładnie montaż tego systemu. Czy cały czas powiększacie flotę rowerową? Czym teraz dysponujecie? Na koniec roku spółka będzie posiadała flotę w użytku blisko 12 tysięcy rowerów. To jest plan, który założyliśmy na 2017 rok i udało się go zrealizować.
Mamy oczywiście plany dalszego rozwoju, startowania w każdym przetargu i rozwijania się nie tylko w sektorze publicznym z miastami, które są naszymi głównymi partnerami, ale bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby rozwijać również ten sektor prywatny. Stacje sponsorskie zdefiniowane naszych partnerów prywatnych, biurowców czy galerii handlowych, czy takie partnerstwa jak umowa podpisana w tym roku z PKN Orlen, która zakłada dostarczenie 36 stacji w 6 miastach Polski dla tego partnera. Powstaną systemy prywatne, powiedzmy może takie kompatybilne z naszymi systemami w danych miastach. To jest ten sektor, na którym my bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój takich właśnie partnerstw w tym sektorze B2B, ponieważ jest to biznesowo dla nas zdecydowanie bardziej atrakcyjna i bardziej taka marżowa gałąź biznesu. Widzimy tutaj zdecydowanie również większe marże i profity dla naszych inwestorów. Szykuje się dla spółki intensywny okres wiosenny. Wiem, że już teraz zostały podpisane kolejne umowy. Co możemy zdradzić? No, na pewno takim bardzo dużym zdarzeniem dla Polski, dla Next by Polska było rozszerzenie licencji o kraje nordyckie. Tutaj mówimy o Finlandii, Norwegii i Islandii. W ślad za tym poszła od razu przez nas analiza rynku tego przetargu, co się aktualnie tam dzieje. Myśmy temu rynkowi przyglądali się już od dłuższego czasu. Wiemy, jaki tam jest potencjał, wiemy, jaka może być nasza przewaga na tym rynku. Wystartowaliśmy do pierwszego przetargu, co jest bardzo dobrą informacją, bo pierwszy przetarg, który firma jakby podjęła się wystartowania za granicą, udało się, wygraliśmy. Od wiosny, od 1 kwietnia będziemy wdrażać w fińskim Turku 300 rowerów. Jest to pierwszy projekt, traktujemy to bardzo testowo dla nas. To jest bardzo duża nauka nowego rynku, uczenia się nowego trochę biznesu. Natomiast jest to bardzo wymagający projekt, ale jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani i wierzymy, że to jest taki pierwszy krok, żeby zaistnieć na rynku i pokazać, że może istnieć coś spoza granic kraju, co wcześniej nie istniało. W Finlandii, bo tam jakby jest operator, ale są to tylko 2-3 miasta, które mają system oczywiście z flagowymi Helsinkami. A jak pan ocenia branżę bike sharingu w Polsce, no i przede wszystkim ten rynek? Czy on jest cały czas rozwijający się? Czy w związku z tym, że mówi się o tym, że społeczeństwo robi się coraz bardziej wygodne i wszystko chcielibyśmy mieć podane na tacy i gotowe przy jednym kliknięciu, czy w związku z tym ta branża bike sharingu jest rozwojowa i coraz więcej osób korzysta z rowerów, czy jednak jesteśmy wygodni i wybieramy inne środki transportu? Z jednej strony ta branża, przede wszystkim należy powiedzieć, że jest bardzo młoda. Ona się rozwija bardzo dynamicznie, jak każda branża technologiczna, bo rowery są tylko częścią tego biznesu. To warto powiedzieć, że z tyłu za tym wszystkim stoi bardzo duża technologia i ona dynamicznie się rozwija rok do roku. 4-5 lat takiej branży, że zresztą każdej technologicznej, to jest taka jakby przepaść, można powiedzieć. I zdajemy sobie sprawę, że ta branża będzie jeszcze dostawała nowych jakby zmian, nowych technologicznych jakby innowacji, za którymi trzeba bardzo mocno podążać i się im przyglądać, być na bieżąco. Z drugiej strony jakby popularność roweru rośnie niesamowicie w Polsce. My to widzimy po swoich jakby statystykach, rok do roku zwiększając intensywność nawet wypożyczeń na rower, bo oczywiście dostawiamy nowe rowery i projekty, natomiast wiemy, że te rowery są również bardziej intensywnie wykorzystywane. W tym roku chociażby 10% wzrosło nam średnie użycie każdego roweru w danym mieście, jeżeli chodzi o liczbę wypożyczeń, więc jest to taki symbol i jakby znak, że te rowery są coraz bardziej popularne. W tym roku do naszego systemu dołączyło tylko 426 tysięcy nowych użytkowników. To jest już liczba dość duża, która pokazuje, że jest to cały czas zjawisko skalowane. Coraz nowe miasta interesują się tymi rowerami. Widzimy również zwiększenie ruchu prywatnych rowerów w miastach, zwiększenie nakładów na infrastrukturę rowerową. Więc jest to absolutnie kierunek, który pokazuje, że ten środek komunikacji będzie się rozwijał. I to nie jest chwilowa moda, którą my się zajmujemy, tylko to jest stały biznes, który będzie mógł być rozwijany i ma jeszcze bardzo duży potencjał do rozwoju. A co mówią statystyki o waszym kliencie? Czy on przychodzi, jest klientem przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, na przykład przez rok, później kupuje własne dwa kółka, własny jednoślad i przestaje być waszym klientem, czy wręcz przeciwnie, nadal korzysta z waszej floty? Użytkownicy, którzy są naszymi użytkownikami, można powiedzieć, zazwyczaj to są ludzie, którzy albo bardzo długo nie jeździli na rowerach, albo w ogóle nie jeździli, to jest ich pierwszy kontakt z rowerem, co jego konsekwencją dość zabawną, ale uważam, że to jest bardzo duży sukces miast, które wdrażają rowery miejskie, jest to, że ci ludzie kupują własne rowery po około roku. Prowadziliśmy kiedyś taką analizę, taką ankietę wśród użytkowników, jak traktują rower miejski, co później się z tym dzieje, jakie zmieniają się ich przyzwyczajenia i okazało się, że właśnie taki proces ma miejsce. Więc trochę bardziej przekonujemy społeczeństwo do tego, żeby oni w ogóle popatrzyli na rower jako coś ciekawego, nie tylko bike sharingowy, który jest oczywiście alternatywą w pewnych określonych okolicznościach, ale również popatrzyli na rower, który może być fajnym środkiem komunikacji i przemieszczania się w mieście. W takim razie powiedzmy jeszcze na koniec, czy wraca moda na jazdę rowerem?
Ja myślę, że ona wraca, ona się odradza bardziej. Styl życia, który dzisiaj uprawiamy, żyjemy zdrowo, żyjemy fit, w tych miastach coraz ciężej się poruszać, a rower jest bardzo wdzięcznym środkiem, który pomaga nam się poruszać dużo sprawniej i efektywniej, poza korkami. No smog może nie jest tutaj jakby tą rzeczą, która pomaga na świeżym powietrzu jechać, ale z drugiej strony mamy świadomość, że ten rower pomaga ograniczyć spaliny w mieście, zakorkowanie i jakby zanieczyszczenie powietrza, więc jest to coś, co należy promować. Miasta widzą też w tym jakiś duży sens zmiany jakości życia mieszkańców, czego my bardzo mocno jesteśmy dobrym przykładem. No i oby takich przykładów było jak najwięcej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.